Sprawy nauki są bardzo bliskie mojemu sercu, dlatego że badaniami zajmuję się już prawie od 40 lat. Początkowo jako student, uczestnik obozów naukowych, później jako doktorant, jako pracownik i niepostrzeżenie dobiegłem do tego etapu, na którym jestem obecnie. Również w nauce trudno jest wydzielić, która część nauki należy do domeny krajowej, a która do międzynarodowej. Dlatego współpraca międzynarodowa zawsze łączyła się z nauką. Dlatego obydwa te obszary aktywności w naszym życiu akademickim nierozdzielnie były mi bliskie i teraz stały się obszarem mojej szczególnej troski jako osoby odpowiadającej za synchronizację tych działań w naszym uniwersytecie. I każdy zespół badawczy działa troszeczkę jak rodzina wielopokoleniowa. Są tam dojrzali pracownicy, którzy wiele lat spędzili na badaniach, którzy wiedzą, jak sobie radzić z niepowodzeniami, bo to jest również ważny aspekt sukcesu. Każde badanie ma dwie strony. Wiele trudów, czasem niepowodzeń, wieńczy się świetnymi, ekscytującymi wynikami naukowymi. Ale w zespołach naukowych mamy też młodych badaczy, doktorantów, zawsze mamy studentów, adeptów nauki, którzy wnoszą entuzjazm, radość, ciekawość, którzy często, zadając trudne pytania, które wydawałyby się nam zupełnie niesensowne, a tak naprawdę są niezmiernie ważne, bo one czasem pozwalają nam wyjść z utartych ścieżek, z torów, które prowadzą tylko w nieznacznym stopniu do poznania, do poszerzenia granic naszego poznania. I taka zmiana paradygmatów często łączy się z tym, że kiedyś któryś student zadał pytanie, które nam wydawało się już oczywiste. I dlatego chciałbym Państwa zaprosić, bez względu na wiek, bez względu na status w naszej wspólnocie akademickiej, do współpracy ze studentami, z pracownikami. Z niektórymi współpracujemy, realizując badania, ale na pewno ze wszystkimi będziemy spotykali się, uśmiechali się do siebie i współpracowali na poziomie również strategicznym, czyli nie w konkretnych projektach badawczych, ale w konkretnej dbałości o rozwój poziomu badań, o windowanie tego poziomu na wyższe pułapy, jeśli chodzi o jakość badań, ale najważniejsze jest, że wspólnym naszym celem jest przesuwanie granic poznania, bo tym zajmujemy się na co dzień jako pracownicy badawczy. Dziękuję bardzo za uwagę.